Boże, witam. Tak, bardzo ładnie powiedziane. Ja mam prośbę, ponieważ kontaktowałam się z Michałem i prosił, żebym odczytała kilka zdań. Dobra, to zostawię na koniec, ale koniecznie chciałam, żeby to... Dobra. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Ja może taki pierwszy slajd na początek, o czym w ogóle chciałam powiedzieć. Mapa zdrowej żywności, przypomnienie celu, na jakim etapie jest mapa zdrowej żywności, działania w celu spopularyzowania mapy zdrowej żywności, różnice w strategii eko-oko, a na przykład innymi stronami rządowymi, które chociażby wykorzystują logo bezpośrednio od rolnika, w jaki sposób zachęcić czy zmobilizować rolników, producentów i konsumentów, aby dołączyli do tego projektu naszego. Również proszono, żebym powiedziała małe co nieco na temat rolniczego handlu detalicznego, czyli EHD, o zmianach w prawie, znakowanie produktów pod kątem zawartości lub braku GMO, sprzedaż przez internet, jakie są generalnie ograniczenia i na sam koniec po prostu po rozmowach z rolnikami, a było ich dość sporo, jakie generalnie mają rolnicy problemy. Rozpoczynając, jaki jest cel, czyli jest to wskazanie dostępu do zdrowej żywności, połączenie, połączenie lokalnych producentów, rolników z konsumentami, zacieśnienie więzi między nimi oraz stworzenie bazy na temat zdrowego odżywiania, metod upraw żywności, tym zakładania gospodarstw ekologicznych. To ma być generalnie przestrzeń komunikacji, wymiany doświadczeń, działań dla osób i środowisk zaangażowanych w ruch zdrowego żywienia i życia. I teraz na jakim etapie jest mapa zdrowej żywności? Myśmy pozyskali listy rolników ekologicznych z bazy inspekcji z IJHARS-u. Rolników również tych, którzy są, którzy produkują wysokiej jakości żywność, natomiast nie są rolnikami certyfikowanymi. Tych, żeśmy otrzymywali z naszych szerokich kontaktów z Pocztą Pantoflową, przez różne stowarzyszenia. I mapa na, powiedzmy, 3 tygodnie temu miała 5, ponieważ to jest cały czas sytuacja rozwojowa. Na 3 tygodnie temu było na mapie zawartych około 50 rolników. I teraz jeszcze tutaj mała taka dygresja, ponieważ zgodnie z prawem unijnym rolnik ekologiczny to tylko taki, który posiada certyfikat. Więc jeżeli na przykład ktoś produkuje żywność ekologiczną, bez nawozów sztucznych, bez oprysków sztucznych, tylko wszystko na naturalnych i to jest de facto ekologiczne, to nie ma znaczenia w Unii Europejskiej. Po prostu, jeżeli byśmy chcieli takiego rolnika nazwać, że on jest ekologiczny, to my możemy zapłacić karę. W związku z tym też niestety, a mówię to po to, że te certyfikaty właśnie z tej listy z inspekcji trzeba po prostu sprawdzać, bo certyfikaty są na przykład na 2-3 lata wydawane, tak? I teraz działania w celu spopularyzowania mapy zdrowej żywności. Myślimy tutaj o szerokiej promocji. Tak pół żartem, pół serio, po prostu, jeżeli otworzymy lodówkę, na nas widać po prostu, my wyskakujemy z lodówki, to jest tak jak mówię, a tak poważnie mamy kontakty po prostu z różnymi ludźmi, którzy są na przykład czy z czasopis branżowych, już też zgłosiły się nam tam osoby chętne, że chcą współpracować, no również Facebook, Instagram, ja wiem, że niektórzy tego nie akceptują, no ale jednak dochodzi to do wielkiej ilości ludzi, tak? No oczywiście Pocztą Pantoflową. I teraz kolejny taki punkt. Różnice strategii eko-oko, a na przykład stronami rządowymi.
Szukając, bo ja też tutaj Jadwiga powiedziała, że organizuje między innymi już teraz, jak się uda, to po raz czwarty będziemy organizować targi ekologiczne w powiecie cieszyńskim, także serdecznie zapraszamy. I teraz, no najgorsze pierwszy raz. Jeżeli już organizowaliśmy ten pierwszy raz, to ja sobie się dobra, no to wchodzę w internet, pewnie tam będzie jakaś lista zbiorcza. No budzik, żadnej listy zbiorczej nie było i mówię, no to co teraz? Mało tego, RODO weszło, nikt mi żadnej informacji nie chciał udzielić, no więc trzeba było się nagłówkować, żeby po prostu te kontakty jakby zdobyć. W każdym bądź razie nie ma takiej listy zbiorczej w internecie. I te mapy, które są, one są bardzo mało rozpropagowane. My proponujemy generalnie całokształt, czyli to, co było powiedziane tutaj, co to jest ta mapa zdrowia i żywności, że to jest działane na wielu frontach, czyli taka synergia po prostu. I my możemy w ten sposób też wypełnić lukę. W jaki sposób, kolejny punkt, w jaki sposób będziemy zachęcać rolników czy producentów? Znaczy, powiem szczerze, my sobie zdajemy sprawę, że to może być taki, no, to będzie trudne. Najgorzej myślę sobie ten początek, ale liczę też, liczymy na Państwa, że Państwo również w jakiś sposób cokolwiek się zaangażują, żeby na przykład wpisywać rolników, czy nie wiem, pomagać tym rolnikom znajomym, oczywiście tym rolnikom, którzy nie będą na mapie, prawda? Bo my też nie dotrzemy do wszystkich. Też będziemy prosić o promocję tego projektu, no i wspólne działanie na rzecz dobrego rolnictwa. Myślę sobie, że będzie po prostu prawdziwie zrównoważony ten rozwój będzie. I teraz tu bym się też chciała na chwilkę zatrzymać na temat tego rolniczego handlu detalicznego RHD, ponieważ miało być generalnie lepiej, natomiast czy jest to, to się pokaże, bo tak wcale łatwo nie jest. Ja wiem, że to jest troszeczkę niezjadliwe, no ale trzeba o tym napisać. Tu są konkretne artykuły, co to jest za artykuł, co to jest za ustęp, ale o co chodzi? Tam konkretnie chodziło o trzy punkty. Ja może przeczytam. To, co generalnie jest w tej chwili, to, co miało ułatwić, a niekoniecznie ułatwiło. Ten pierwszy jakby podpunkcik, zaraz pod tym 29b, to są takie dwa ptaszki, no to ten pierwszy ptaszek. Polegający na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz. Ja może przeskoczę na następny slajd i powiem, jaka jest różnica tutaj konkretnie. Czyli tu jest co najmniej jeden składnik, a zmiany, które nie wyszły w życie, a jakby o wiele by to znaczy miały prowadzić do polepszenia jakości żywności. Spójrzcie Państwo, tu jest ten A podpunkt. Wytwarzaniu żywności, której większość składników, których uprawa, hodowla lub chów jest możliwy w warunkach legowo-klimatycznych, który produkuje podmiot działający na rynku spożywczym, pochodzi w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Oraz, i zaraz do tego punktu B też przejdziemy. O co tutaj chodzi? Jeżeli jest rolnik i on po prostu uprawia większość rzeczy w swoim gospodarstwie, to chodziło o to, żeby on to mógł przerobić i potem sprzedawać. Co za sztuka, jeżeli ja na przykład hoduję, strzelam pomidory i na przykład kupię sobie, nie wiem, idę do marketu i kupuję sobie pozostałe produkty, no i z tych produktów plus mój, czyli przynajmniej ten jeden, robię sobie jakieś przetwory. Tu chodziło właśnie o to, żeby to była dobra, wysokiej jakości żywność, a nie ukrywajmy, że po prostu rolnicy
którzy to produkują, którzy własną pracę wkładają w to. Mówimy oczywiście o rolnikach, którzy nie używają ziemi w swoich uprawach. No niestety no, my tego nie rozumiemy, szczerze, znaczy nie rozumiemy, dlaczego tak jest, ale, ale generalnie miało być inaczej i no, nie sprzyja to dobremu żywieniu. I teraz wracam jeszcze, chyba nie do tego, tak, o. Wracam jeszcze tu do tego oraz, do tego drugiego ptasza. Zbywaniu żywności, o której mowa w literze A, konsumentowi finalnemu, o którym mowa w artykule lub zakładom prowadzącym, a to się chyba nie zmieniło, tak, to się nie zmieniło, więc mogę iść do kolejnego slajdu. Ale zmieniło się tutaj kolejna zmiana, która wyszła w życie. Popatrzcie Państwo na punkt pierwszy. To jest akurat jasne i oczywiste. Tutaj ten punkt pierwszy się nie zmienił. Nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne. To jest jasne. To z tym nie dyskutujemy. Ale ten drugi. Podlegają urzędowej kontroli. Urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności przeprowadzanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej. A ja tu tylko przeskoczę do tego drugiego punktu, podlegają nadzorowi. Tak miało być i to by zdecydowanie ułatwiło rolnikom, natomiast z tego nadzoru organów odpowiednio państwowej, czyli po prostu sanepidu lub weterynarza, niestety zrobiła się, teraz wracam, niestety zrobiła się urzędowa kontrola ze wszystkimi po prostu konsekwencjami. Czyli nawet jeżeli rolnik w nieświadomości zrobi jakieś przeoczenie, przewinienie, którego nie jest jakby świadomy, no to tu już mogą być gorsze konsekwencje, gorsze skutki, prawda? I teraz punkt trzeci. To, co teraz jest, są prowadzone zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia 178 przez 2002, no i tu jest to, co generalnie wszystkich obowiązuje, czy sklep, czy knajpa, ten numer 852 na 2004, wszystkich, którzy produkują żywność w jakikolwiek sposób. I tak, to też jakby się nie zmieniło. Natomiast moja jakby taka uwaga, te zmiany, no, ale ja tego mam. No, co teraz? Dobra. Skoro tak, to ja powiem, co jest najważniejsze. O, no, masz teraz. No, teraz potrzebuję tutaj. Co jest najważniejsze? Nie tu. O, pokaz serii. I teraz idziemy na sam koniec. Mniej stresu będzie. Słuchajcie, co jest najważniejsze? Wydawać by się mogło, że my jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Bo generalnie ta sytuacja jest beznadziejna i my praktycznie jesteśmy na samym dnie. Ale właśnie z tego dna można się odbić. Nad wszystkim czuwa Bóg. On widzi, co się dzieje i na pewno nam pomoże. Tylko nie pomoże nam wtedy, jeżeli będzie tak, że nie robimy nic, nie będzie nic, taki, żeś mi Panie Boże stworzył, taki nie możesz. Tylko po prostu my musimy zacząć działać, musimy zacząć naprawiać to, co zostało tak de facto zniszczone ludzkimi rękami. Bo ktoś po prostu, nie wiem, chciał nas zawładnąć. I to jest właśnie czas i moment na to, żebyśmy naprawili to, co zostało zniszczone. Ale jeżeli będziemy się opierać na tych Bożych przykazaniach, to na pewno to błogosławieństwo dostaniemy. I to jest takie moje przesłanie. Dziękuję bardzo.